Dzisiaj robiłem scenariusz do następnych odcinków Polonii Teatrum Illuminatum, więc tylko kilka filmików, jak widzicie, przybyło. Jeszcze Karola X Gustawa, bo tutaj się bardzo dopominał kolega. Już parę razy tego Karola X Gustawa. No cóż, nie uważam go za wybitnego władcę Szwecji. Pochodził on z Palatynatu, to był z Palatynatu Zweibrücken, czyli był Niemcem, nie był Szwedem. Natomiast chciał kontynuować, nawiązać właściwie do polityki Gustawa Adolfa i zrobił tak, że zaatakował, próbował jakby zdobyć ten, jak to się nazywa, jak to nie mówią, Østersøvælde, czyli Dominium Maris Baltici. No i w związku z tym zaatakował Polskę, w którą trudno powiedzieć, czy właściwie podbił Polskę, czy nie. Właściwie nie. Się okazało, Polska jest za duża i bezwładna, żeby ją połknąć. Wielu ma mu za złe, że nie rozpoznał interesu szwedzkiego, że raczej trzeba hamować Rosję niż Polskę. W Polsce Rosja stanowiła takie wielkie ryzyko, że litewska szlachta się dogadała ze Szwedami nie żeby zdradzić Polskę jakieś tutaj swoje radziwiłłowskie, nie wiadomo co, tylko grunt, żeby się ocalić przed Rosjanami. No i on to rozumiał i to wszystko się stało, natomiast potem jego wielkopolscy i litewscy stronnicy uciekli, ponieważ jego armie zachowywały się dosyć karygodnie, mówiąc łagodnie. W tamtych czasach, mimo że to powolutku się eksperymentuje z magazynami, to które wejdą już magazyny wojskowe w XVIII wieku, ale w tym właściwie już pod koniec XVII, że już się tak nie będzie trzeba ciągle łupić bez końca tych ludzi, to jednak to się nigdy tak do końca nie zaprzestaną, ale szwedzkie linie zaopatrzenia się totalnie załamały i łupili oni na całego. Armia wygłodniała, kradła dużo i polscy stronnicy zaczęli uciekać i tak dalej. Więc zawarł on pokój, zmusił Jana Kazimierza do zrzeczenia się pretensji do tronu Szwecji, chociaż Jan Kazimierz nigdy nie mógłby tak naprawdę Szwecji nic zrobić. I rzucił się na Danię, która go w tym czasie zaatakowała, próbując wykorzystać jego wdepnięcie w Polskę, generalnie można powiedzieć. No i rzucił się na tą Danię, no i tam zmarł. I całe szczęście jest takie, że potężna Francja czuwała nad nim i nie dała go obłupić, że tak powiem, zabezpieczyła to, co on zdobył dla Szwecji. Francja była, można powiedzieć, że Turcja, Francja i Polska to były takie trzy ogniwa francuskie. Francja ubolewała, że Szwecja się z Polską rypie cały czas, natomiast osłaniała Szwecję, zwłaszcza Szwecję, to był jej ulubieniec. No i dzięki temu Szwecja mogła udawać imperium, bo to tak wygląda. Tak naprawdę im więcej czytam, a teraz czytam dużo o Szwecji, to mam coraz to bardziej nieodparte wrażenie, że Szwecja nigdy nie była imperium, natomiast miała po prostu solidne plecy Francji od lat 30. XVII wieku. I kiedy tylko Szwedzi te plecy utracili, a stało się to w 1700 kilka latach, od 1701 Francja jest zajęta wojną o hiszpańską sukcesję, która źle idzie. Jak tylko utraciła ten parasol francuski, to natychmiast się okazało, że tym razem nie ma zmiłuj i to, co utraci, to traci na zawsze. I tyle, więc można powiedzieć, że to imperium było zawsze nadmuchane jakby ze strony Wersalu, czy też Paryża, potem Wersalu. Karola Gustawa absolutnie nie uważam za wybitnego władcę, Karola X. Natomiast Karol XI był wyjątkowym władcą. Karol XI rzeczywiście potrafił bardzo inteligentnie dogadać wzmocnienie władzy królewskiej, mimo że Karol Gustaw X tak bardzo naraził Szwecję przez te naciągnięcie jej możliwości wojskowych do granic właśnie ostatnich.
to Karol XI potrafił to zdyskontować jako wspaniałe zwycięstwo Karola X Gustawa, tak jakby wszelkie ryzyko było takie jakby brane pod uwagę i przemyślane i tak dalej. Chociaż tak nie było. Także Karol X Gustaw uchodzi za wybitnego władcę. Moim zdaniem wybitnym władcą to z tych czterech, dziesiątka, jedenastka, dwunastka, jest tylko jedenastka z tych trzech władców. Co do Gustawa Adolfa, to Gustaw Adolf był, no, był wcześniej. Czy on był wybitnym władcą? No, on był, przede wszystkim było zapotrzebowanie na kogoś takiego, na obrońcę protestantyzmu przeciwko habsburskiej tyranii w Niemczech. I tutaj się głosy protestantów niemieckich połączyły z głosami Francji, która była też otoczona przecież przez Habsburgów hiszpańsko-austriackich. Dlatego można powiedzieć, że Gustaw Adolf był produktem chwili, więc też nie był takim wybitnym władcą, bo tylko wybitnym wodzem. Karol X Gustaw nie był nawet wybitnym wodzem, ale na szczęście miał Wittenberga i Magnusa de la Gardie w swojej armii. Natomiast Karol XII był wybitnym wodzem, ale za to no, też niesamowicie nie liczył się. To nadmuchanie jakby potęgi szwedzkiej spowodowało, że oni naprawdę myśleli, że ten kraj jest w stanie znieść więcej niż jest w stanie znieść. Także, a później jak Szwedzi to wreszcie tracą te zdobycze bałtyckie i inne, to mają wrażenie takie bóle fantomowe ciągle przeżywają, mimo że de facto Szwecja jest sprowadzona do tego, czym zawsze była. To nie jest tego rodzaju utrata siły jak w przypadku Holandii, która po prostu się nie zreformowała i się zrobiła tam taka w tym czasie przejścia z XVII w XVIII wiek zrobiła się taka atomizacja, to nazywano to holenderską chorobą. Atomizacja, że każde miasto, każda prowincja i każde miasto nawet zaczęły prowadzić oddzielną politykę. A tutaj nie, tutaj ta utrata była po prostu wynikiem tego, że tym razem Francja nie osłoniła już ich. Po prostu za każdym razem zakładali, że ta osłona Francji chyba zadziała. No jednak nie, no jednak nie. Także Karol X miał jeszcze szczęście, ale XII już nie będzie miał. Gdyby Karol XII, autentyczną potęgę Szwecji zbudował Karol XI. Ale Karol XII to wszystko naraził i on nie miał tyle szczęścia co Karol X.